ale to już mamy. No dobrze. To w takim razie musimy wam podziękować. Przepraszam bardzo, ja tutaj wróciłem na chwilę, bo mam pewną sprawę z Marianem do załatwienia. Oho. Czy ty zdajesz sobie sprawę, Maniutku, że on do dzisiaj nie napisał tej piosenki, którą miał napisać? Wiesz, że o tym myślałem, ale nie chciałem na antenie go... Zostawię państwa z tym. Dziękuję. A to nie była ta teraz, nie? No po prostu nie. To po prostu nie była ta. No, pamiętasz tytuł, jaki wybrałeś? Nie, zupełnie nie. Nie. Dlatego tą zatytułowałem. Palec w nosie. Palec w nosie. O matko, palec w nosie, rzeczywiście. Och, to łatwo będzie do tego wrócić. Włączę sobie wiadomość. Co sobie włączysz? Tego nie robiłem, ale tak czuję, że to dobry trop. Widzę, że idziemy w scenę kabaretu. Dziękuję. Czyli co, przyszły tydzień? No nie, teraz, niczego nie obiecuję, bo bardzo trudno, słuchajcie, ja próbowałem, ale z palcem w nosie niezwykle trudno się pisze. Hej. Bardzo trudno się pisze z palcem w nosie, zwłaszcza, że nos rośnie i rękę już mam tak wyciągniętą, że trzeszczy mi w przegubie. Koszmarne. Koszmarne. Sami zaczęli, wiesz? Teraz już panowie musimy do serwisu dojechać, więc... Okej, okay, znamy jeszcze jakieś fajne, wesołe dykteryjki. Tak, gdzie można rękę włożyć, żeby była dłuższa albo krótsza. Jak się ma taki zbrydny nos, to jest tylko jeden, ale to trudno, żebyśmy wieszczowi wszyscy naraz palce, żeby sobie ręce wydłużyć, wsadzić tak do nosa. Tak ale się musiało skończyć. Wyglądalibyśmy jak gibony, bo wyciągnąłby nam ręce. Węgiel w nos. Tam może być dużo węgla ze względu na, bo on się odkłada ze względu na zagęszczenie pyłów na dworze. Kajtek, wyłącz te mikrofony. Już. Nie, ale wyobraźcie sobie, taki wielki nohal wciąga zatrute powietrze. Zabawa. Pyły zagęszcza. Zabawa, po prostu zabawa. I wyciągamy sobie wyłącz węgiel. Wyłącz ich, Kajtek. Wyciągamy sobie węgiel z nosa i lepimy czarnego bałwana. Bo... Radio Nowy Świat. Pion i poziom.